Dzisiaj obchodzimy 10. rocznicę powstania naszego unikatowego muzeum w skali nie tylko Polski, ale całego świata, gdyż nigdzie na świecie nie ma takiego pięknego zbioru lamp rentgenowskich, jaki jest u nas w Politechnice Opolskiej. O tym, że jest to unikatowe miejsce w skali świata, stanowi fakt, że w ostatnim czasie uzyskaliśmy lampę rentgenowską, siostrę lampy rentgenowskiej, którą NASA wysłała na misję na Marsa. Osobą, która dzisiaj świętuje w sposób zasłużony, cieszę się, że z takim rozmachem pewnym, to jest właśnie pan doktor Jezierski, który był pomysłodawcą tego muzeum. Jego początki stworzył we własnym domu, pokazał, że jest to możliwe, pokazał, że jest w stanie poprzez swoje kontakty dotrzeć do różnych ciekawych egzemplarzy lamp rentgenowskich, co oczywiście mnie tak jako rektora zachęciło do tego, aby pomóc mu w tym pomyśle. W Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej zgromadzono ogółem ponad 1400 różnych eksponatów niepowtarzalnych. Doszły jeszcze dzisiaj kilka sztuk, także będziemy dopiero się nimi zajmować. W muzeum naszym najwięcej eksponatów pochodzi z Niemiec. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, Australia, Japonia, a nawet Emiraty Arabskie. To jest bardzo dobra kolekcja i chyba rzeczywiście jest to największa kolekcja na świecie lamp rentgenowskich. Dzięki temu, że Politechnika wzięła pod swoją opiekę całą tą kolekcję, że można ją było tak ładnie pokazać, że w ogóle zostało stworzone muzeum, to dzięki temu inne firmy zagraniczne, widząc to, to mówią: o tak, no to rzeczywiście to byłoby dobrze, że my też wyślemy im ten aparat czy tą lampkę, bo widać, że to nie idzie na zmarnowanie, czy nic nie kombinują, tylko to jest prawda. Więc to wszystko zaczęło, że tak powiem, wykładniczo rosnąć i także kolekcja jest naprawdę bardzo dobra i to, co on tu zebrał w tej chwili, niektóre są naprawdę wyjątkowe lampy.